Z Ewangelii według świętego Łukasza. A kiedy zachodziło słońce, wszyscy, którzy mieli u siebie cierpiących na rozmaite choroby, prowadzili ich do Niego. Trudno dzisiaj, 1 września 2021 roku, nie wrócić do 1 września 2011 roku, kiedy zaczęliśmy przygodę z tym codziennym komentarzem do Ewangelii Kilka słów o Słowie. Komentarzem bardzo osobistym, komentarzem opartym na moim doświadczeniu wiary. I to jest okazja, żeby za tą wspólnotę 10 lat wspólnego przeżywania bliskości ze Słowem podziękować. I żeby podziękować za każdy komentarz, za każde życzliwe słowo, żeby podziękować za każdą minutę, którą spędziliśmy razem. Statystyki internetowe podpowiadają mi, że gdy mój komentarz trwa więcej niż 3 minuty, oglądalność spada o połowę. I to pokazuje troszeczkę, ile mamy czasu dla Ewangelii. Ja to rozumiem, że komentarz taki jak mój musi być konkretny, musi być bardzo skoncentrowany i musi być oparty na jednej myśli. I pewnie tak samo będzie i dzisiaj. Dziękując za te 10 lat i bardzo licząc na to, że wspólnie będziemy przeżywać kolejne dni ze Słowem Bożym, kolejne dni, które dla mnie osobiście, dla mojej wiary, dla mojego kapłaństwa są niesamowicie ważne i niesamowicie potrzebne, chciałbym, żebyśmy powrócili do tego przepięknego tekstu. Wyobraźmy sobie zachód słońca gdzieś w Ziemi Świętej, gdzieś nad Jeziorem Galilejskim. Wyobraźmy sobie Jezusa pośrodku sceny i odkryjmy, że Bóg w tym słowie na dzisiaj przygotował nam raj. Tak, przygotował nam miejsce święte, miejsce zbawienia, w którym będziemy doświadczać bliskości Jezusa, który leczy nas z tego wszystkiego, co w moim i Twoim życiu jakoś połamane, niepoukładane czy chore. Oto, co dokonuje się w Słowie. Bóg przychodzi, by stworzyć nam przez otwarcie tej księgi mały fragment raju, tylko dla mnie i dla Ciebie. Bardzo intymny fragmencik przestrzeni, w której jestem ja i mój Jezus. I On przychodzi, by swoimi dobrymi dłońmi dotknąć mojego życia. Niech się tak dalej dzieje w codzienności mojej i waszej. Do zobaczenia jutro.